Siemaneczko, dobieściaki z tej strony Bora, witam was w kolejnym odcinku Polowania na Koksów. Pod ostatnim odcinkiem mówiłem, że jak będzie 120 łapek w górę, to nagrywam od razu kolejne Polowanie na Koksów. Jest 119 łapek, jest poniedziałek po południu, 17 równa punkt. Więc myślę, już wam powiem, jak to w mojej rozpisce będzie, że wrzucę wam to w środę po południu. Dobrze patrzę? Chyba dobrze patrzę. Więc myślę, że do tego czasu ta jedna łapka w górę jeszcze dojdzie i 120 łapek będzie, więc zawczasu już to nagram. No i co? I dalej się w to bawimy. Będzie pod tym odcinkiem, który nagrywam obecnie, 120 łapek w górę i kolejne Polowanie na Koksów będę nagrywał. To tylko zależy od was, czy kolejne odcinki Polowania na Koksów się ukażą na moim kanale. I teraz tak, będę nagrywał dalsze losy chytrego okulisty z poprzedniego odcinka, czyli jesteśmy blisko bodajże Krambery? Czy pleśni? Chyba blisko pleśni, ale nie jestem pewny. No zaraz się to okaże. Włączamy Kraków i jedziemy. Chyba bliżej Krambery, ale kurczę, jakoś nie jestem w 100% pewny. Jak możecie, podeślijcie mi ten, w komentarzu napiszcie mi jakieś fajne, dobrze działające syntezatory na zmianę głosu, bo to by mi się przydało. Ja szukałem jakieś badziewne, tylko znalazłem na Skype'a do zmiany głosu, a to mi się akurat tutaj nie przydaje. Potrzeba mi na zmianę głosu, ale taki normalny jakiś program. Okej, mamy noc. Ja mam Saszel? Nie mam i dobrze. Okej, zobaczmy, co my tutaj mamy. Hello, guys. Hey, I'm friendly. Easy. Spokojnie, jestem przyjaciel. Już do mnie jebią. Weźcie, kurwa, jestem friendly, pedały. To ja jestem I'm friendly! Easy! Don't run! You shoot! Fuck! Come on, pussy! Mam buty, mam. No pewnie, cały czas będę uciekał. Come on this city, on my friends. Come on, don't stop. close. Mm-hmm. Schowamy łuk, może będę szybciej biegnął. Only one? Hey, come on! Dobra, uciekli. Okej, czyli żyję dalej. Nie mam kompasu, ale chyba dobrze idę. Ostatnio byli tacy przyjacielscy, a teraz taka już gonitwa na samym początku. Teraz nie wiem, czy dobrze biegnę, ale chyba tak, to jest jakiś most. Czekajcie, sobie muszę się tutaj zabandażować ostatnim moim bandażem. Wcisnę od razu na to gazę, będzie plus 20. No okej. Biegniemy dalej. Ale czuję, że zginę. Ale teraz nie wiem, w którą stronę było miasto. Fuck. Mam taśmy. Naboi kilka mam, ale i tak nie dam radę. No zobaczymy, może coś przerobię. Tu jest jakaś baza, może już jest otwarta. Ale rad pieprzona mgła i o jeb w słup. Chyba jest rozpinkolona, nie? Albo nie, dobra, biegniemy dalej.
Oni raczej za mną nie będą już ścigać. H9. H9. Ja w złą stronę biegnę na 99%. No dobra, no to nie pobiegniemy do Cranberry chyba na razie. Tylko poszukamy sobie jeszcze tej strzał na końcówce mapy. Bardzo chętnie potem bym do tych przed chwilą poznanych moich przyjaciół trzech wrócił. Ale już z magicznymi strzałami. I całkiem możliwe, że tak to też uczynię. Oczywiście, jeśli dane będzie mi przeżyć. Mam nadzieję, że tak. Gdybyście jak wam się polowanie na koksów podoba, oraz pozostałe moje odcinki, nie zapominajcie o pozostawieniu łapki w górę po sobie. Bo to zawsze cholernie motywuje. Mogę jakieś bandaże zrobić? Nawet kilka. Co jest? Źle. Craft Max. O, już jakieś piórka tutaj widzę, widzicie? Może być ciekawie. Dobra, weźmy sobie jeden bandaż od razu. Może być ciekawie. I lecimy. Pamiętać tylko drogę do Cranberry potem. Bo na pewno to jest... W drugą stronę teraz biegnę po prostu. Ale te frajerki też tylko z łukiem biegały. Co oni w ogóle robią na polskim serwerze? Jestem ciekaw. I 9. Ja kurwa źle biegnę. Czekajcie. Jak biegnę w tamtą stronę, to teraz powinien pomignąć w prawo. Do Cranberry, nie? No zobaczymy, co jest na końcu. Najwyżej taką troszeczkę pętlę zrobię. Nie w prawo, tylko w lewo powinien biegnąć. Się zobaczy, prawie sprawdzę sobie tutaj te tereny. Bo za niedługo 17 wipe. Brygada RR się zbierze i może być ciekawie znowuż. Myślę, że raczej na pewno będzie ciekawie. O, już wiem, gdzie jestem. Tutaj będzie teraz ciekawie. Tu na pewno są jakieś bazy. Mam nadzieję, że mnie nie zestrzelą. Ile mam strzał w ogóle? 2. No rewelacja. No rewelacja. Z 2 strzałami to ja sobie mogę. No ale koń, no zobaczymy co... Kogoś tam widziałem, no bank. I raczej to nie był zombiak, tam za tym kontenerem. To raczej nie był zombiak. Hello, I'm friendly. Easy, easy. Siemanko. No i pobiegł sobie w swoją stronę. Ozrywamy może trochę patyków. Co ja robię? Co się dzieje? On pewnie to już przeszukał, ale... Ale spróbuję to przeszukać również. O, tam jest jakiś koleś. Butelka wody pełna, pusta. No, raczej nic ciekawego nie znajdę. Chyba. Czekajcie, zrobię 2 strzały, póki mam chwilę czasu. To nic nie ma. Okej, wypadam na te domki. O, kogoś zabili, jakiś kurde torba, a tam jest wilk. Mam łom, ale po co mi łom? Bożeż, ty pieprzony wilku, bojaj się. Jest tutaj coś? Patrzcie, AR-ka. Czemu ja jej nie wezmę? Bo to nie o to w tym chodzi w polowaniu na koksów. Mam tylko 4 strzały, może bym go... Sikierą tego wilka spróbował, nie? Pyknąć. A czemu nie? Spróbujemy.
Chodź, chodź. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze kilka strzał, bo to tak być nie może. Aha, Megary Zap. Widzę. Zrobię sobie ale trzy. To wyrzucimy. Naprawimy sobie łuk. Widzę cały czas piórka. Jeszcze raz naprawimy łuk. Metal też wyrzucę. Trzeba tych strzał więcej narobić, bo potem będzie masakra w końcu. No, to już będzie jakoś w miarę ładniej. Jedzenia nie mam. No nie mam. Dobra, 14 już jest. Idę zobaczyć, splądruję te dwie chatki. Ostatnio był to serwer przyjaźni, a teraz już taka licha, lipa. Już nie ma przyjaźni, nie ma zmiłuj. Pane, ale ja chcę naboje. Przecież bandaże też się przydadzą, nie? Multitapsy też sobie weźmiemy. Dobra, zrobię jeszcze te trzy. Albo dwa bandaże i spieprzam stąd. Jeszcze jeden budynek został do przeszukania, tędy nie wyjdę. Kompas by się przydał, cholera, ale... Raczej go nie znajdę tak prędko. W śmietnik co jest? W śmietnikach musiałbym szukać chyba. Nie, dobra, trzeba szukać naboi, bo to nie ma sensu. Ktoś zrzut tutaj bierze. Zaraz sprawdzę, czy tutaj, gdzieś blisko. Myślę, że tak. Myślę, że tutaj blisko. Więc mogą być kłopoty. Nie, dobra, biegniemy. Są sheltery, nawet nie wiem, czy nie są pootwierane. Może będzie stół, może jakiś proch już mi się uda zrobić, nie? Chwila. Przerobimy to na ten. Na strzały. Aha, dobra. Dobra, dobra, kumam. Kumam bazę. W dobrą stronę tam będę teraz biegł w lewo, to dobrze będzie. Pusto. Saszel. Dobra, nie potrzebuję. Czekajcie, wybiegnę sobie tam i zobaczymy. Na krambery się trzeba kierować i to będzie chyba tam. O takiej pewności stuprocentowej to ja nie mam w tej chwili, tyle wam powiem. Tu są jeszcze dwa sheltery. Dobra, splądrujmy to, zobaczmy to jeszcze. Czy tutaj coś jest? Mam nadzieję, że to przeszukiwanie przeżyje. To nie tak łatwo, kurde, jak wy myślicie, bo nieraz mi tak piszecie, że od razu, żeby akcja albo coś. Ale niestety, to ja nie mam tak, kurde... Młodego Robala podziwiam. On potrafi 20 godzin spędzić i nagrywać H1Z1, żeby potem zrobić 20 czy 30 minutowy odcinek. No ja na to czasu niestety nie mam do beściaki. No i jest tak jak jest, niestety. Albo stety. Bardziej to jest takie na żywca. Dobra, 7 mam tych. Czekajcie, Discovery.
Ja wiem, co mogę z prochu zrobić. Nie wiem, po co to w ogóle robię, ale okej. I teraz tak. Aha, crafting. Tylko 3, a potrzebuję 10 naboi do shotguna. Shotgun, taśma i strzała. Dokładnie. Co ja do tego potrzebuję? 10 strzał, 10 naboi do shotguna i jedna taśma. No to co? No idziemy szukać pozostałych pestuniek. Nie wiem, czy tam coś widziałem, czy znowu mi się wydawało. Nie ma nic, nic. Ktoś tam tył otwarł? Nie. Zjemy sobie. Patrzcie, kolejny zrzut leci. Tu jest tylko klucz. Tu może być kompas. Nie. Nie widziałem tego samolotu. Pusto, pusto. O, w samochodach naboi nie będzie. No, do krambery muszę cisnąć. Na to wychodzi. Oj. A, sarna, dobra. Muszę cisnąć do krambery. Dobra, no tak trzeba będzie zrobić. Bo raczej innego wyjścia nie ma w tej chwili. Czyli w tamtą stronę i odbijamy na lewo. To chyba dobrze będę szedł, nie? Kurde, nie jestem pewny. Tak mi się wydaje, że tam gdzieś jest krambery. Dobra, ciśniemy tam od razu. Nie ma co pierdzielić. Misja miasto. Jestem na I9, okej. Nawodnienia mam poniżej połowy, ja nie będę jagódek zbierał, pieprzę to. O, tam gość jakiś lata. Nie wiem, czy uzbrojony, czy nie. Na razie się kierujemy na tamtą bazę, zobaczymy. O, to zombiak. O, słyszę gawrony, kaczki, wrony, kruki, nie wiem co to. Jak zwał, tak zwał. Wilk nie. Kampery po prawej. Wiecie co? Może zobaczę sobie te kampery. Jak mam zginąć, to i tak zginę. To ma być zabawa. O, tam biegnie ten koleś, cholera. On coś ma. Czekajcie, muszę to zobaczyć. Nie. Tam jest kościół, tam będzie wesoło. Zobaczę ten kampery i będę chciał bokiem kościołów odejść tam, w tamtą stronę, bo tam będą te budynki takie. I tam całkiem możliwe, że naboje znajdę. Myszka mi chybła. A, tylko tu haczety. On rozbijał te deski, ten. Co to tak pyrczy dziwnie? Tak, gdzieś tu flara była. O, tam kolejne kampery. On pobiegł na kościół. Ciekawe, czy tutaj to opędzlował. Kolejny zrzut. Słyszę.
Tam jest samolot. Po prawej zrzut. A ja w tamtą stronę biegnę. No nie wiem, czy to dobra taktyka. Raczej nie. Tu jest wszystko przeszukane. Pewnie i do tego piórka. I do tego wrony. Kusza. Nie wiem, czy dobrze biegnę do tego zrzutu. Ale kościół to też dobrym wyborem nie jest. No zobaczymy, dobra. Wszystkie bazy rozpierdzielone. No tak, ktoś z was mi pisał, że 700 bombki, 700 min kisi. Żeby kolejne bazy rozwalać, także wszystkiego najlepszego. Stawiaj tu bazę. O, tam sarna po niebie biega, fajnie. Tyret. Przeskoczę tutaj. Czasami się udaje, no właśnie. Napijemy się. Chociaż trochę. Weźmiemy na to bandaż i gazę. I zobaczymy, co my mamy w tym kościele. Czy coś w ogóle będzie. Patrzcie, worek. Tam jest koleś, biegnie. Miałem to zjeść. No, tam będzie dużo ziomeczków. I będzie raczej nieciekawie, ale cóż. Mówi się trudno. Najwyżej będzie nieciekawie, co nie? Ale ten kościół jeszcze sprawdzę, bo chociaż to był sprawdzany kościół na bank. Jak widzicie, tu jakiś lekarz leży. Haczet jest. W kiblu nie ma nic. Na górze. Echo. No cóż, jeszcze sprawdzimy na zachrystii. Nic. Wszystko rozkminione. Młotek leży. Tu haczet. Dobra, robimy stąd wymy. No i polećmy sobie na te domki, no cóż. Czekajcie, bo coś mnie jeszcze przyciągło moją uwagę. Tylko haczet. No okej. Tam po prawo są bardziej domy chyba. Tu biegają, dobra. Lecę tam. O, widzę jakieś pestki. Ktoś nie zauważył, fajnie. Pusto. Nie będę się tam wpinkalał, bo coś mi to śmiercią śmierdzi. Są jakieś domy też. Myślę, że to splądruje. Przynajmniej taki jest zamysł w tej chwili. Tu nie ma nic. Nine. No cóż by się teraz przydało? No naboi dużo znaleźć. Ja, naboje, naboje, tylko naboje. No i ten... łóżko. Albo jakąkolwiek materkę. Mamy kompas, nie jest źle. O,
Super. To mi się zaczyna podobać teraz w tym momencie. Pipe, z tego mi nic, ale na górze mogą być jeszcze jakieś pestki. I na pewno będzie wyro. Zaraz tam wrócę zresztą. Także spokojnie. Pusto. No koń, wyro, no nie? Zobaczymy. 3, 4, 5 pestek miałbym. To jest dopiero połowa. Mało. Mało. No, dawaj, ogarniaj się, ziomuś. Bandaż sobie jeszcze jeden weźmiemy i możemy stąd mykać. Dwie pestki na budynek nie jest źle. A trochę tych domów tutaj jest, jak widzicie, po prawej na dole. A wejdźmy sobie od tej strony. A, znowu wrony słyszę. Ale mój chłopek zapierdala teraz. To jest pusta, nie? Tak. Przelutowane. Ale pestki są. Ktoś musiał mnie zauważyć. A mi to bardzo pasi. Dobra, weźmiemy sobie ten domek teraz z marszu. Bluzka, nic mi z bluzki nie potrzeba. Coś tu odstraszyło tego rogacza. Tylko jeszcze nie wiem co. Dobra. Tu mamy jeszcze dwa domy do zlutowania. O, coś jest. Wodę też sobie wypijemy, chociaż... Oj! Kurwa, myślałem, że ktoś przeładował. Ktoś tam lodówkę przestawił. Myślałem, że ktoś przeładował obok mnie. Ale na szczęście nie. Okej, wysoki ceglany. Kurczę, zapieprzam jak mały gokart. No bo się wyspałem. Okulary? Serio? Ja tu nabojażki potrzebuję. A nic nie być, szkoda. No, ten budynek chyba już ktoś opędzlował. Nie ma nic. A jednak coś jest. Kolejna dziewiątka. Kolejny zrzut leci, jak słyszycie. Dobra, coraz bliżej do tych naboi. Znaczy do tych strzał. Poszukamy sobie znowu od lewej. Samolot tu blisko lata. Nie ma nic. Ani ciut, ciut. Z tyłu. Nie ma. A, tędy nie wyjdę, no okej. O, cała nadzieja w tym budynku teraz, tutaj po lewej. Nie ma naboi. Oj! Nie, wydawało mi się tylko. Nie ma. Zombiaka słyszę. Kolejny kompas. To już mi jest niepotrzebne.
Jeden mi w zupełności wystarczy. Wiem, napiszecie pewnie, że na balkonach, żebym sprawdzał, ale nie chcę się wychylać, żeby mnie było widać. Dlatego nie sprawdzam. No cóż, w tym domu nie ma nic. Przeszukajmy teraz ten. Nie, nic nie ma. Magnum. Kajdanki. A to jest polowanie na koksów. Nie ma co z rewolwerem łazić. Kawa. Po jakiego grzyba mi kawa? Pestki mi dawajcie, a nie kawę. Poza tym ja kawy nie piję. No, jeszcze kilka domów jest do przelutowania. Cholera, odcinek już pół godziny trwa. Z tych polowania na koksów nie ma nic, ale to takie, wiecie, powolutku. Napięcie trzeba budować. Ja w końcu rozwalę jakiegoś koksa tym łukiem. Zobaczycie, obiecuję wam to. A nie może być tak, że nie. Na bank w końcu jakiegoś dziada trafię. O! Piec tutaj. No i co, zostały dwa budynki. Tam jeszcze w prawo potem. Tu też nie ma nic. Poza latarkami. No cóż, jeszcze jedna chałupa. A cóż tutaj zombiak robi? Czyżbym już był blisko tych zrzutów? Tam na pewno jest grupa, skoro mają zrzuty, nie? Nie wierzę, że to pojedyncza osoba. Tam jest koleś po lewej. Czemu tu zamknięte? Dobra, te beściaki. Tak musimy zakończyć. Z polowania na koksów dzisiaj tylko tyle wyszło, jak widzicie. Ale jesteśmy coraz bliżej. 120 łapek pod tym filmikiem, o tym nie zapominajcie. I robimy kolejne polowanie na koksów. I jesteśmy już coraz bliżej, także może być dobrze. 120 łapek, tak jak wspomniałem, i od razu wrzucamy. W ciągu 20 godzin wrzucę odcinek. Trzymajcie się cieplutko, miłego dnia, strzała.